będą zbierać karmę i środki czystości dla psiaków i kotów. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, Fundacja Razem z Psem oraz Fundacja Pasjonauci zachęcają do udziału w akcji pod hasłem Małe serca potrzebują więcej ciepła. Zbiórka rozpocznie się 14 grudnia. Akcja pod tytułem Małe serca potrzebują więcej ciepła jest jak gdyby kontynuacją pewnej wcześniejszej idei, którą rozpoczęliśmy na krośnieńskim rynku, kiedy to wspólnie organizowaliśmy spotkanie ze Świętym Mikołajem, mając na myśli właśnie to, żeby osoby, które przychodzą na to spotkanie, również z siebie troszkę zrobiły Świętego Mikołaja i sprezentowały coś pysznego i wtedy również ciepłego dla czworonogów. Suchą i mokrą karmę, a także środki czystości będzie można przynosić do tzw. kawiarenki Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w godzinach od 10 do 18. Dary trafią do przytuliska w Wysokiej Strzyżowskiej, kociarni Oto z Animals w Krośnie oraz osób zajmujących się dokarmianiem bezdomnych kotów. Tutaj w kwestii tych środków czystości to też jest bardzo istotne dla kociarni Oto z Animals, ponieważ jest to główna rzecz, której im brakuje w tej chwili do zachowania higieny, żeby właśnie wśród tych kotów się nie rozniosły jakieś choroby. I przy okazji, jak mówimy też o karmie, to taką dużą potrzebą dla nich jest też ta karma dla młodych kociąt. Już teraz Fundacja Razem z Psem zadeklarowała, że przekaże 15 kg karmy. Fundacja Razem z Psem, którą założyłyśmy 10 lat temu i od 10 lat kwestujemy w tej sprawie, zbieramy pomoc dla bezdomnych zwierząt, dla psów, dla kotków. Fundacja przekaże razem z Gallagher Team i z Kombio, czyli taką naszą koleżanką, która prowadzi fizjoterapię dla psów, przekaże karmę dla Majki, dla pani Majki i jej przytuliska. Zbiórka będzie prowadzona przez 3 dni do 16 grudnia.